Witam Was serdecznie. Dzisiaj może wejdzie, jak u mnie ostatnio na kanale dość mało filmików wchodziło, to dzisiaj przy dobrych wiatrach będą cztery. Bo tak, no pierwszy filmik to teraz podsumowanie pompy ciepła z grudnia, później cały rok zrobimy i jeszcze może fotowoltaiką się zajmę. Czyli ciekawe, ile teraz jest pobór. 1,4 kW idzie. Dobra, historia poboru. Pobór energii i grudzień, i z grudnia mamy 1044, z czego na ciepłą wodę poszło 20. No, to w porównaniu do listopada to jest duża różnica, 400, a tu 1000. No tylko wiemy, że ta temperatura spadła w grudniu. Ciekawe, jak tam u Was. Jeszcze zobaczmy te inne statystyki, czyli ile, jakby COP nie było, byłoby to grzane tylko prądem elektrycznym, to by wzięło 3700 kW. A zobaczmy, jakie było COP w grudniu. COP w grudniu 3,5, czyli widzicie, czym zimniej, to spadało te COP. I jeszcze jedno, sprężarka by się przydała. Trzeba by z podsumowania rocznego zobaczyć, ile było w tamtym roku. Może sprawdzę, jak będę kręcił ten cały film i zobaczymy, ile ona się włączała w ciągu roku. Bo odkąd ona chodzi od 2019, to już miała 13641 załączeń. Całkowity czas pracy to 99978 godzin. Bo sporo, sporo, ale jeszcze działa. No i tak to wygląda ten grudzień. Napiszcie, jak tam u Was się to sprawuje, a ja jeszcze zrobię roczne podsumowanie.